Siema, z tej strony Kubix i zapraszam Was na kolejny odcinek Misji Niemożliwej. Jest to odcinek bodajże szósty tej serii. Otwieram paczki za 100 tysięcy końców, ale to już zrobiłem. I z zawodników, którzy mi się trafią, buduję skład. Oto i on z ostatniego otwierania paczek. Bez rewelacji swoją grę chciałbym oprzeć na prawej stronie, ponieważ jest tam Borini, który ma jako tako pace'a. Jest one from w obronie, jakkolwiek wymawia się to nazwisko. I mam Jokera na ławce w postaci Farfana. Jest to najlepsza karta, jaką udało mi się trafić w tym otwieraniu paczek. Niestety, kiedy wymienię go za Cola, jego chemia wynosi 0. Od razu przechodzimy do meczu. To mój pierwszy przeciwnik. Skład z PPL, ale skład taki w miarę znośny. Ze Szczęsnym w bramce. Dempsey na lewej pomocy. Mieliśmy go już okazję testować w tej serii. Skład do ogrania. Co prawda jest to chemi, ale nie takie składy już udawało mi się w tej serii ogrywać, tym bardziej, że mój skład do najgorszych nie należy. Udało mi się jako tako go sklecić. Zaczynamy mecz. Jak widzicie, nie pada, także dobry znak, bo gdy pada, mi nigdy nie szło. Renato Augusto do Johnsona. Pierwsza sytuacja, Johnson, ale strzał. Gdyby to był lewonożny zawodnik, jeszcze bym uwierzył. Tutaj kolejna sytuacja Johnsona. Nie jest on wirtuozem szybkości, ale tym razem wystarczyło. Prawa noga tym razem trafił w bramkę i mało tego, pierwsza bramka. Już w 16 minucie prowadzę 1-0. Dobry początek. By tak dalej. Był to dość wyrównany mecz. Tutaj sytuacja mojego przeciwnika. Simpson, niestety błędy obrońców, ale całe szczęście bramce Caballero. Świetny bramkarz, naprawdę zaimponował mi, zresztą będziecie mieli okazję oglądać jego interwencję. Tak też skończyła się pierwsza połowa, 1-0. Nie było zbyt wiele klarownych sytuacji, mecz walki, mecz bardzo wyrównany, przynajmniej w pierwszej połowie. Tutaj widzicie kolejne sytuacje, Fletcher. Nie bez przyczyny pokazuje tą sytuację, piękna obrona Caballero. Strzał w środek bramki. Kolejna sytuacja, tym razem moja, Borini. I słupek. Niestety tylko słupek. To była 51 minuta. Cały czas prowadziłem 1-0. Tutaj kolejna sytuacja, Renato Augusto. Z tego co wiem, miał dobry strzał z daleka. Niestety pudło. Tutaj dobitka Boriniego i prosto bramkarza. I kolejna dobitka obok bramki. Nie chciała ta piłka wpaść. Nie chciała. I tutaj Fletcher po raz kolejny, tym razem znalazł sobie więcej miejsca, strzał. I niestety, w 80 minucie, 1-1, zapowiadało się na dogrywkę. Musiałem wpuścić Farfana. Spróbować zagrać nim coś ciekawego. Miał to być mój Joker w tej serii. Czy się udało? Zobaczcie. Borini z Farfanem. Mimo że powinien mieć 0 chemii, to po wejściu na boisko z ławki wcale tego nie było widać. Tutaj niestety z lewej nogi strzał prosto bramkarza, ale w tej sytuacji piękne przyjęcie i to musiała być bramka. Krótki słupek, bramkarz trochę się zagubił. Widać Szczęsny, nie ma szczęścia w takich sytuacjach. Bramka na krótki słupek i 2-1 w 90 minucie. Zapowiadało się na dogrywkę, ale dogrywki nie będzie. Tak się skończył mecz. Pierwsza runda za mną. Także dobry początek. Największy sukces jak na razie to dojście do finału. Oby w tym odcinku było lepiej. Zobaczymy. 1-2, widzicie wynik. Widzicie sytuację. Pierwsza runda za mną. Bilans jak na razie tej serii 13-5, czyli jak na sposób, w jaki gram, co podkreślałem już w ostatnim odcinku, jest to świetny bilans, jak dla mnie. Skład bez zmian. Szukamy kolejnego przeciwnika. Kto tym razem? BPL. A jednak nie. Oszukał mnie przeciwnik nazwą składu. Nie jest to skład z BPL, jest to skład szwedzki. Nienadzwyczajny, chyba nie ma pace'a za dużo w ataku. Chociaż nie wiem, jak ten srebrny zawodnik się prezentuje. 5-3-2 formacja, także trzeba będzie uważać na kontry przede wszystkim i
Trzeba będzie mocno się napocić, żeby sforsować obronę. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Zaczynamy mecz. Tym razem również słonecznie. Gram w strojach Newcastle. Takie udało mi się zdobyć. Otwieraniu paczek tutaj pierwsza interwencja Caballero. Bezbłędny jak na razie. Tutaj kolejna sytuacja. Team ze Szwecji. Elmander i znowu Caballero. Naprawdę zaimponował mi w tych meczach Caballero. Tutaj odpuściłem zawodnika, żeby uważać na podanie. Nie zdecydował się podawać, na całe szczęście. Po raz kolejny Caballero i po takich sytuacjach mojego przeciwnika skończyła się pierwsza połowa. Ja również miałem swoje sytuacje, był to bardzo wyrównany mecz, jednak najklarowniejsze były właśnie te trzy sytuacje, a to już druga połowa. Johnson po raz kolejny sam na sam z bramkarzem. Niestety nie ma powtórki z poprzedniego meczu, tym razem prosto bramkarza. Bardzo dobrze grał w obronie mój przeciwnik. Tutaj kolejna akcja, Joe Cole. Do środka, Borini nie gra głową, więc podanie do niego po ziemi, piękne wykończenie. 1-0, 57 minuta. Wyglądało to bardzo dobrze. Tutaj kolejna sytuacja, Borini. W środku pola, piękne podanie do Johnsona, ależ wyjście. I dla mnie to jest czerwona kartka. Nie wiem dlaczego w FIFA nie ma za takie sytuacje czerwonej kartki. Tu powinien bramkarz wrócić z boiska, tymczasem Joe Cole z rzutu wolnego. I 2-0, 65 minuta, idealnie wykonany rzut wolny. 2-0. Joe Cole również nie jest wirtuozem, jeśli chodzi o wykonywanie rzutów wolnych, ale zobaczcie. Idealnie, tutaj błąd mojego przeciwnika, nie podskoczył murem. Gdyby tylko podskoczył w tempo, bramki by nie było. Ale mnie to nie martwi. 65 minuta, 2-0. I droga do półfinału stoi otworem. Niestety tutaj zagubił się Godin. I w takiej dość banalnej sytuacji tracę bramkę. Na 2-1 była 84 minuta. Było jeszcze dość dużo czasu, wszystko było w rękach mojego przeciwnika. Farfan, Romulo, Dziuba, który również wszedł w drugiej połowie i dobitka niestety obok bramki. Tak też skończył się mecz. 2-1, nie dałem wydrzeć sobie zwycięstwa po golach Boriniego i Cola z rzutu wolnego. Później za Cola wszedł Farfan. Parę akcji prawą stroną, bez rewelacji. Być może to kwestia chemii, aczkolwiek nie wiem, jak to wpływa, gdy zawodnik wchodzi z ławki. Będzie trzeba przeprowadzić jakiś test, żeby dowiedzieć się, jak to dokładnie wygląda. Jesteśmy już w półfinale. Jest naprawdę nieźle, czułem moc w tym składzie. Tutaj trafiłem na skład z Ligi Hiszpańskiej. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie ma zbyt dużo pace'a, szczególnie obrońca Realu Madryt, Raul Albiol. Jest też zawodnik z Ligi Portugalskiej, którego miałem okazję testować w jednym z odcinków Misji Niemożliwej. Nie popisał się zbytnio. Lewonożny zawodnik, warto o tym pamiętać. Trzeba będzie uważać na jego lewą nogę. Zaczynamy mecz tym razem również w strojach Newcastle, ale bodajże wyjazdowych. Pierwsza sytuacja, Johnson do Boriniego, piękne zgranie i Diego Alves bez szans. Co prawda piłka poszła po rękach Diego Alvesa, ale Borini wykonał to perfekcyjnie. Dość mocny strzał, wystarczyło to na przełamanie rąki. Proszę bardzo, w 16 minucie 1-0, zmierzamy do finału. Muszę przyznać, że był to świetny mecz. Mnóstwo sytuacji. Tutaj kolejna Boriniego, niestety broni Diego Alves. A co najciekawsze, mój przeciwnik naprawdę grał w piłkę. Ależ tutaj obrona Caballero. Naprawdę grał w piłkę. Dawno nie grałem z takim przeciwnikiem, który sprawiał wrażenie, jakbym grał z prawdziwą drużyną
nie podpalał się, nie cisnął na Hama. Naprawdę rewelacyjny mecz do oglądania, rewelacyjny mecz do grania. Tutaj kolejna sytuacja mojego przeciwnika, to musi być bramka, słupek. Tym razem słupek, Caballero nie miał szans wykazać się w tej sytuacji. Tutaj kolejna sytuacja, Borini dośrodkowuje, Renato Augusto, taki trochę anemiczny strzał, ale z trudem broni Diego Alves. Tutaj znowu Renato Augusto, ma on strzał z daleka, co widać w tej sytuacji niestety. Broni bramkarz, ależ by to była piękna bramka, gdyby to wpadło. Tutaj Farfan oczywiście w 60 minucie wszedł za Cola i go nie ma bramki. Ależ słupek. Szczerze przyznam, przekonany byłem, że to był gol. I tyle. Jedna bramka wystarczająco, by awansować do finału. Kolejny finał, czy tym razem się uda. I co najciekawsze, awansowałem do finału grając w deszczu. W deszczu dotąd mi nie szło. Zobaczymy, jak będzie w finale. Skład oczywiście bez zmian. Farfan na ławce jako joker. Może tym razem uda mu się zabłysnąć i dzięki niemu zdobędę upragniony złoty puchar za 6. podejściem. Skład z Ligi Angielskiej. Joe Hart w bramce, Lescott w obronie, Vermaelen, Tevez, Walcott w ataku. Oj, będzie ciężko. Patrząc na taki skład, naprawdę nie można się spodziewać super przeprawy. Arshavin na lewym skrzydle, rzadko używany zawodnik. Naprawdę będzie to najcięższy mecz jak do tej pory. Zresztą to jest finał, tego się należy spodziewać. Zaczynamy mecz po raz kolejny w ciemnych strojach. Lucky Pack, bo tak nazywa się moja drużyna. Tutaj pierwsza sytuacja, Johnson znalazł sobie miejsce, strzela, niestety rykoszet, ale mamy rzut rożny. Czy z rzutu rożnego da się coś zrobić? Paulo, pięknie ustawiony gol, gol w finale 1-0. 1-0 w finale, 25 minuta, świetny początek, ale nie ma co się cieszyć na zapas. Patrząc na skład mojego przeciwnika z Tevezem, z Walcottem w ataku, może być ciężko. Tutaj jedna z sytuacji mojego przeciwnika. Dośrodkowanie i na miejscu Caballero. Na całe szczęście. Kolejna sytuacja. Tevez to jest dość groźny napastnik, ależ strzał z lewej nogi. I po raz kolejny Caballero. Ale niestety są w tej grze też i rzuty rożne. Główka idealnie broni Caballero. Kto by pomyślał? I tak też skończyła się pierwsza połowa meczu. 1-0 w finale złotego pucharu. Misja niemożliwa. 6 minut dzieli mnie od dokonania niemożliwego. Kolejna sytuacja, Borini. Flajniego niestety nie doszła piłka, ale co, cóż się tu stało? Ależ błędy. I Borini przejmuje piłkę. Lewa noga. 2-0, 49 minuta, 2-0. Wygląda to rewelacyjnie. 2-0. Finał złotego pucharu. Misja niemożliwa. Rewelacja. Tutaj sytuacja mojego przeciwnika Tevez. Świetnie zatrzymany przez obrońców, wzięty w kleszcze. Gdzie tam sędzia widział faul? No naprawdę, gdzie sędzia widział faul? Rzut wolny, spodziewałem się strzału nad murem. Strzału nad murem nie było. Caballero popełnia błąd. I 2-1, 64 minuta, a mój przeciwnik wraca do gry. No ale spójrzmy na to jeszcze raz. Obok słupka. Bez szans. Nieprzyjemna bramka. Tutaj kolejna sytuacja z mojej strony. Wszedł Jeffrem za Johnsona. Ale niestety, broni Hart. Kolejna sytuacja, główka nad bramką. Ale póki to ja atakuję, jest dobrze. Niestety, jest w FIFA coś takiego jak syndrom 90 minuty.
którego nie padłem ofiarą. Tak jest, dokładnie. To co widzicie, wygrałem złoty puchar w misji niemożliwej już w 6. odcinku. Mamy do tego jeszcze złotą paczkę. Co w niej trafiłem? Nie uwierzycie, naprawdę nie uwierzycie. Tutaj potwierdzenie. Złoty puchar. Pięknie lśni karta z pucharem. Zobaczmy, co udało mi się trafić w paczce. Poczekamy jeszcze chwilę, zanim to się załaduje. Jest oczywiście paczka za wygranie pucharu. Kogo trafiłem? Zabaleta. Czyli jak zwykle dno. Dno w paczkach. Schulz. Zabaleta. Adrian. Kleber. Pan. Parę kontraktów. Fitnessik. Strój domowy Bayernu. I jakaś tam piłka. Tradycyjna złota paczka, ale to nie jest ważne. Wygrałem złoty puchar w misji niemożliwej. Jestem naprawdę z siebie dumny, bo to nie było proste. Skill w tej serii poszedł mi niesamowicie w górę. Naprawdę tak wymagającymi drużynami nie ma intensywniejszego treningu skilla niż granie takimi drużynami. Spójrzcie na ten skład. To on dał mi zwycięstwo w złotym pucharze. I być może koniec tej serii? Tego jeszcze nie wiem. Na pewno chwilę od tej serii odpocznę, trzeba się odstresować. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Zapraszam na inne serie, zapraszam na serię z Ultimate Team, zapraszam na otwieranie paczek. I to by było na tyle. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!